Witam w czwartek. Czwartek, 6 września. Zobaczmy, jak nam ten dzień energetycznie będzie wyglądał. Co będzie się działo, mniej więcej na co się przygotować, na co uważać, jakie przyjemności. My jesteśmy pokazani w karcie Królowej Mieczy. Tego dnia staniemy przed taką sytuacją być może, że będziemy musieli powiedzieć coś komuś prosto w twarz. Może wykazać się będziemy musieli jakąś taką szczerością, nie do końca nawet coś miłego możemy komuś powiedzieć. Z czym to będzie związane? Już patrzymy. Obok nas może być osoba, która buja w obłokach, może nasz współpracownik będzie jakiś taki zamyślony i może będziemy zmuszeni do tego, żeby zwrócić mu uwagę. Ale tutaj mi się pokazało słońce. Słońce, słuchajcie, to jest karta opieki. Może właśnie nasz jakiś podopieczny będzie w takiej sytuacji, że może nie będzie zbyt uważny i my właśnie będziemy musieli roztoczyć nad nim opiekę i zwrócić mu uwagę. Może to będzie dotyczyło jakiegoś nowego przedsięwzięcia, nowego pomysłu, nowego projektu. I tutaj nam się pojawił Król Buław. Król Buław to pod koniec dnia może się zdarzyć taka sytuacja, że będziecie wracać na przykład z pracy i zobaczycie kogoś, z kim coś was związało w przeszłości. Gdzieś może wam mignąć, albo no teraz już na pewno, jak wam to powiem, możecie pomyśleć o tej osobie i możecie się dlatego poczuć właśnie jak taka królowa mieczy, ktoś, kto jest no, po takich doświadczeniach, ale bardzo pozytywny mi się dzień pokazał, dzień, nad którym świeci słońce. Także miłego czwartku, już niedługo piątek przed nami, weekend, także bardzo pozytywnie. Trzymajcie się, pa, pa.